piłki podskakujesz. Nie chciałem. Gdzieś mi przeszkodził w piłce grać. Nie chciałem. Oj nie, lepiej zajęcie w kwadracie mojej. O tak, tak, tak. Zostań w spokoju, już nie będę z tym zaczynał. No to powiedzcie. Zapisz się na zapasy. Ten Górski nas trenuje. Przecież... Nie, nie będę się mógł zapisać. A wiesz, co to są zapasy? Zapasy? Nie, nie wiem. Widzisz, to jest taki sport, gdzie na macie każdy walczy z równym. I ja tutaj się żadnego nie boję. Bo jakby on chodził na zapasy, to on by był w wyższej kategorii. I wtedy by z grubasami walczył. A ty byś walczył z szybszymi może trochę. Mówię, zapisz się na zapasy. My z trenerem biegamy, jutro mamy trening z trenerem Górskim. Przyjdź, zobaczysz, może z nami będziesz ćwiczył, jeżeli trener cię dopuści. Gdzie ten trening jest? W Artorowku. Przystawię. Tak. To przyjdę jutro. Głęboki wdech, wydech i wymachy prawą nogą, proszę wszyscy, mocne wymachy. Zmiana nogi, lewą nogą, wymachy, skręty biodrami, mocniejsze skręty. Uwaga, przysiad i mocny wyskok w górę. Jak najwyżej staramy się podskoczyć do góry. Dosyć, podajemy sobie dłonie w parach. I w parach jednoczesne obroty przez prawe ramię. A ty co tutaj szukasz? Ja chciałem poćwiczyć tutaj, spróbować. No ale to jest grupa zapaśników, ja nie wiem czy ty się nadajesz. No ja chciałbym być taki sprawny, to spróbuję. A na pewno dresu nie masz? Nie, nie mam. To ja mu pożyczę. To mój kolega z podwórka. To szybko rozbieraj się i idziemy na sprawdzian 60 metrów. No co, pasuje na ciebie ten dres. Tak. Idziemy na linię startu. Start! Teraz stań bokiem do tablicy i mocny wyskok do góry, jak najwyżej stara się dosięgnąć prawą ręką. Tablicy. 125! No dobrze, zobaczymy, ile on razy się podciągnie na drążku. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kolejna próba, uginanie ramion w podporze przodem, tak zwane pompki. Zobaczymy, ile teraz ich zrobi. Połóż się na brzuchu. Usiądź. I teraz spróbuj się jak najmocniej wygiąć do tyłu. Ile masz lat? 12. 12. Chciałbyś uprawić zapasy? Tak. No tutaj posłuchamy twojego serduszka. Tak. No. Żadnych odchyleń nie widzę. A, czytam. Wydaje mi się, że możesz podjąć trening. Mam tutaj nowego chłopca. Nadaje się do treningu zapaśniczy. Uwaga! Chłopcy na to! Każdy trening zapaśniczy rozpoczynamy rozgrzewką. Składa się ona z szeregu ćwiczeń gimnastycznych podnoszących sprawność zawodnika. Fragment takiej rozgrzewki obserwujemy na filmie. Jest ona jednakowa, spełnia tę samą rolę zarówno w zapasach w stylu klasycznym, jak i w stylu wolnym. Aby osiągnąć wysokie rezultaty sportowe, musi zapaśnik wyróżniać się dużą siłą, gibkością, zwinnością i ogromną wytrzymałością. Ta wszechstronność charakteryzująca uzdolnionego zawodnika sprzyja szybkiemu opanowaniu techniki zapaśniczej. Zawodnik, aby pokonać swojego przeciwnika, musi poznać cały szereg chwytów zapaśniczych.
stosując je, może on położyć swojego przeciwnika na łopatki lub wygrać walkę na punkty. Walka toczyć się może w pozycji stojącej lub w parterze. Na filmie zapoznamy się z podstawami techniki zapaśniczej. Stanowi to początek dla dalszego doskonalenia mistrzostwa sportowego zapasa. Poznajemy umiejętność wytrącania z równowagi przeciwnika i utrzymanie stabilnej pozycji w stójce. Kolejno uczymy się poruszania się po macie krokiem dostawnym w bok, w prawo i lewo, w przód i w tył. Pozycja stojąca w walce może być w zależności od sytuacji wysoka, średnia i niska. W dalszym ciągu doskonalimy sposób poruszania się po macie, zwracając uwagę na umiejętność rozstawiania i odstawiania nóg krokiem posuwistym, tak aby stopy były jak najbliżej maty, a chodzenie zmierzało do przyjęcia najdogodniejszej pozycji wyjściowej do ataku. Podstawą techniki zapaśniczej są przerzuty. Oto przykład ćwiczenia przygotowawczego do przerzutu przez plecy. Zwróćcie uwagę na pracę nóg i bioder. Trening przeplatamy zabawami wyrabiającymi szybkość, zwinność, refleks i zdecydowanie. Przechodzimy do nauki uchwytów. Podstawowym uchwytem jest uchwyt za szyję i ramię, inaczej zwany szkolnym. Jednym z najczęściej stosowanych uchwytów w technice zapaśniczej jest uchwyt za ramię i tułów półsuplesowy, tak zwany skrzyżyk syndyczny. Przy nauczaniu tego uchwytu należy zwrócić uwagę na ułożenie głowy i zapięcie uchwytu na plecach. Uchwyt za głowę i rękę z góry. W kolejnym etapie nauczania przechodzimy do tzw. wejść. Obserwujemy wejście do przerzutu przez barki, czyli tzw. Jacksarowa. Zejście do obu nóg. Zwróćmy uwagę na uniesienie przeciwnika na barku. Zejście do jednej nogi.
Wejście do przerzutu biodrowego z zastawieniem nogi. Zwróćcie uwagę na uchwyt jednej ręki z góry i pracę nogi zakrocznej. Wejście do uchwytu za szyję i piętę jako przygotowanie do powalenia amerykańskiego w tył. Podcięcie nogi. Wejście do przerzutu biodrowego z nogą. Wejście do powalenia przeciwnika haczeniem nogą, tak zwane powalenie Wołczewa. Przechodzimy do chwytów w tak zwanym parterze. Przewrót w bok z uchwytem dalszej ręki. Z uchwytu za ramię obserwujemy przetoczenie w bok przeciwnika zabieganiem do przodu lub do tyłu. Jeżeli przeciwnik włoży ręce zbyt głęboko pod pachy, możemy wykonać tak zwaną roladę odwrotną. Jednym ze skuteczniejszych chwytów w parterze są tak zwane narzutki, czyli półwózek bez mostowania. Wyzwolić się z trzymania w parterze można wyjściem dźwigniowym. Przewrót w bok z uchwytu za ramię i dalszą stopę. Taki sam przewrót można wykonać z uchwytu za oba uda. Uwaga na uniesienie nóg przeciwnika do góry. Przewrót w przód z uchwytu zamkniętego za głowę i nogę, popularnie zwany walizką. Przewrót w bok z uchwytu za rękę i nogę od wewnątrz, inaczej zwany kluczem tureckim, wykonany rękami. Z uchwytu za jedną rękę możemy wykonać przewrót w bok, czyli tak zwaną roladę. Bardzo skutecznym chwytem zapaśniczym jest sprowadzenie do parteru szarpnięciem za rękę. Podobne sprowadzenie nurkiem pod pachę. Jest to ulubiony chwyt mistrza olimpijskiego Kazimierza Lipienia. Ćwiczenie przygotowawcze do przerzutu biodrowego. Zwróćcie uwagę na mocne wybicie biodrami i wspięcie na palce. Po opanowaniu ćwiczeń przygotowawczych przechodzimy do nauki przerzutu biodrowego na manekinie. Dalsze etapy nauczania to przerzuty ze współćwiczącym. Przerzut przez bark. Przerzut ten ćwiczymy również z manekinem. Dużą grupę chwytów w zapasach stanowią tak zwane powalenia. Obserwujemy jedno z nich. Powalenie w tył zejściem do jednej nogi. Uwaga na zablokowanie jednej nogi uchwytem za piętę i zgięcie kolanowe. Powalenie w tył zejściem do jednej nogi z przechwytem za drugą stopę i pchnięciem barkami w okolice kolan. Powalenie w tył uchwytem za pięty i równoczesne uderzenie barkiem poniżej kolan. Z uchwytu za ramię i nogę wykonujemy przerzut tzw. Jacksarowa. Opanowanie tego przerzutu kończy naukę zapaśniczego abecadła. Drodzy uczniowie, z wielką przyjemnością otwieram program
siódmych mistrzostw szkoły podstawowej numer 20 w mini zapasach. Głowiński Marek wykona rzut przez ramię. Trzy punkty. Kiełbasiński Piotr rzut przez biodro. Trzy punkty. Prowadzenie do parteru wykonuje Brzeski Ireneusz. Trzy punkty. Andrzejczak Robert. Trzy punkty. Pokaz sprawności. Trzy przewroty w przód, trzy przewroty w tył. Urbaniak Grzegorz. Trzy punkty. Brzeski Arkadiusz, mostek gimnastyczny. Trzy punkty. Dzikowski Sławomir, pompki. Celująco, trzy punkty. Kolejnym etapem zawodów są konkursy. W pierwszej zabawie, kto kogo wypchnie z koła, uczestniczy Dąbkiewicz Piotr i Słowiński Marek. Zasada, do trzech razy, kto kogo trzy razy wypchnie na zewnątrz, ten zwycięża. Kolejnym konkursem jest kto wyrwie piłkę lekarską. Prosimy zawodników. Janduła Krzysztof, Kiełbasiński Piotr. Zwycięża Janduła. 3-1. Konkurs, kto kogo obejdzie w parterze. Walczymy po 20 sekund. Za każde obejście jeden punkt. Walka kogutów. Jest to ostatni konkurs serii zabaw. Prosimy. Longin i Pitch Leszek. Zawodnicy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w sprawdzianach, w pokazach ćwiczeń, w konkursach, spotykają się w walkach finałowych. Pierwszą walkę toczy Dzikowski Stefan, Królikowski Piotr. Brzeski Ireneusz, Ciechanowski Piotr. Zwyciężył Brzeski Ireneusz.